kolejne problemy z budżetem obywatelskim w Suwałkach. Miasto ogłosiło właśnie trzeci już przetarg na wyłonienie wykonawcy projektów wybranych przez mieszkańców. W poprzednich nie wpłynęła ani jedna oferta. Kilka miesięcy temu mieszkańcy zadecydowali, na co chcą wydać 1 000 000 zł. Wybrali planetę zabaw i sportu, nowoczesne boisko i park, w którym rozrywkę znajdzie każde pokolenie. Czas goni, a projektów nikt nie chce zrealizować. Liczymy, że po raz trzeci te przetargi są już ogłoszone i dzięki nim uda się w końcu znaleźć jakiegoś wykonawcę i tej inwestycji uda się zrealizować. Jak to się mówi, do 3 razy sztuka, także mamy nadal dobrą nadzieję. Tutaj nasz Wydział Inwestycji cały czas rozmawia z potencjalnymi wykonawcami, zachęca ich do tego, żeby jednak wzięli udział w tym przetargu. Zgodnie z planem inwestycje miały być gotowe do końca sierpnia. Mamy pełnię sezonu budowlanego i firmy, które trudnią się takimi zadaniami jak realizacja zadań inwestycyjnych, są już obłożone pracą. Wyniki trzeciego przetargu będą znane na początku sierpnia. Jeżeli znajdzie się wykonawca, terminy realizacji zostaną wydłużone. To musi powstać w tym roku, bo jest to zadanie, które zostało wybrane w budżecie obywatelskim na ten rok. A jeżeli nikt się nie zgłosi, to co dalej? Są różne możliwości. Można ogłosić po raz kolejny przetarg, bądź zlecić wykonanie tej pracy jednej z naszych jednostek miejskich. W tym roku powstanie tylko nowoczesne boisko i planeta zabaw i sportu. Na park za akwaparkiem trzeba będzie poczekać. Plac miejski za akwaparkiem i projekt techniczny, który jest opracowywany, projekt zagospodarowania tego miejsca, jest to bardzo duża i szeroko zakrojona inwestycja. Być może nie uda się w całości go sfinansować w tym roku, dlatego część tych prac przeniesiemy na kolejny rok, zetapujemy po prostu tę inwestycję. W każdym bądź razie na pewno zostanie ona wykonana w ciągu najbliższych 2 lat w 100%. Park za akwaparkiem zajął 3. miejsce w głosowaniu mieszkańców. Inwestycja nie będzie w całości pokryta z pieniędzy budżetu obywatelskiego. Jej koszt to 500 000 zł. Drogowcy weszli na skrzyżowanie ulic Kościuszki, Dwernickiego i Sikorskiego 31 marca. Zakres prac budowlanych jest spory, ale wszystkie miały zakończyć się wraz z sierpniem. Bardzo możliwe, że roboty się przedłużą. Zmiana geometrii skrzyżowania, poszerzenie wylotów, powstanie prawo skrętów, nowa sygnalizacja świetlna i azyle na przejściach dla pieszych. Wszystkie te zmiany przyczyniają się do tego, że ulica Kościuszki od miesięcy nie jest przejezdna. Jak wyglądają roboty, to każdy kierowca widzi, nie posuwają się one do przodu tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jeżeli chodzi o stan aktualny, jest już wykonana podbudowa na całej północnej części ulicy Dwernickiego i ulicy Kościuszki i budowlańcy są już tam przygotowani do wylewania asfaltu. Zgodnie z ich zapewnieniami ten asfalt będzie wylewany od 4 rano. Zgodnie z umową, cała inwestycja, jaka jest prowadzona na tym skrzyżowaniu, ma zakończyć się 15 sierpnia. W trakcie budowy znaleziono tam studnię, która nie była w żadnych planach i projektach uwzględniona. Trzeba było również przełożyć kable telekomunikacyjne, które również są traktowane jako roboty budowlane. Również na wniosek jednej z firm, która prowadzi swoją działalność gospodarczą przy tym skrzyżowaniu, zmieniliśmy delikatnie projekt, by ułatwić im wjazd na własną posesję oraz wybudować przy ich posesji kilka parkingów. Także jest to też kolejna przesłanka do tego, by ten termin wydłużyć, bo nie były to roboty planowane. Kilka tygodni temu wykonawca robót zwrócił się do ratusza z prośbą o wydłużenie terminu. Wniosek został przesłany do wojewody podlaskiego i czekamy na jego decyzję, bo jest to droga wojewódzka i to wojewoda podlaski wydaje decyzję na pozwolenie na budowę w ciągu drogi wojewódzkiej. O ile zostanie ta budowa wydłużona, tego na razie nie wiemy. To jednak nie koniec utrudnień w ruchu w tym miejscu. Kolejny etap przebudowy wiąże się z zamknięciem fragmentu ulicy Kościuszki, która prowadzi do tego skrzyżowania od południa. Wtedy będzie można skręcić w ulicę Dwernickiego i Sikorskiego tylko z tej części Kościuszki, która biegnie wzdłuż starego szpitala. Plaża miejska nad Zalewem Arkadia to miejsce oblegane przez miłośników wypoczynku nad wodą. Atutów wiele, ale czy jest tam bezpiecznie? Sprawdzaliśmy, jak wypoczywają suwalczanie i czy służby mundurowe pilnują tam porządku. Praca ratownika nad Zalewem Arkadia do najłatwiejszych nie należy. To nie tylko obserwowanie kąpiących się i plażowiczów, ale też ciągłe utarczki z tymi, którzy niekoniecznie chcą trzymać się zasad bezpiecznego wypoczynku. Z bezpieczeństwem tu bywa różnie, bo rzeczywiście świadomość społeczeństwa suwalskiego jest na dzień dzisiejszy taka, że
część wie, jak zachować się nad wodą. No niestety jednak dosyć duży procent ludzi tak do końca nie wie. I to widać no, przy jakichś tam wypadkach, gdzie musi interweniować ratownik, musi instruować, musi zwracać uwagę, żeby osoby no, zachowywały się w sposób bezpieczny. Brawura to najczęstsza przyczyna ratowniczych interwencji. We znaki dają się też osoby spożywające na plaży alkohol. Przeważnie sami, ale oczekujemy pomocy policji, której czasami w ogóle tutaj brakuje przez wiele dni. Zwłaszcza jak jest dużo ludzi, jest weekend upalny. Straż Miejska, policja omija ten zalew nasz nieszczęsny. No i niestety musimy się użerać. Słyszymy przekleństwa, groźby często. Bywa tak, że ostatnio kolega, prawda, miał agresywnego pana, który tam nie chciał wyjść z wody, był po prostu agresywny, rzucał przekleństwami, no ale jakoś tam daliśmy radę i po prostu w takich momentach oczekujemy policji właśnie, żeby przyjeżdżała, zwłaszcza w weekendy. Zastępca naczelnika ruchu drogowego twierdzi, że 2-3 razy w tygodniu nad zalewem pojawiają się dodatkowe piesze patrole. Tegoroczne wakacje policja określa jako spokojne. Czy jest jakaś procedura, która mówi o tym, jak powinna działać policja, jeżeli wzywa was ratownik WOPR-u? No, są konkretne zadania. Policjanci tutaj na takie wyzwanie stawiają się i wspólnie z ratownikiem podejmują interwencje, w zależności czego ona dotyczy. A z ratownikiem to znaczy, bo ratownicy no nie są uprawnieni do jakichś interwencji? Tak, ale wskazuje, skoro zgłasza taką interwencję, wie o co chodzi, w związku z tym wskazuje w stosunku do kogo należy podjąć interwencję. Jeżeli jest to osoba nietrzeźwa i zakłóca porządek publiczny, jest izolowana, a jeżeli chce korzystać załóżmy z kąpieliska, policjanci przeprowadzają rozmowę z taką osobą, której zniechęcają. Po prostu zabraniają korzystania z wody. A ratownicy WOPR-u boją się zadzwonić po policję, bo mogą zaszkodzić sobie samym. Czasami to jest ciężko zadzwonić, bo później ta osoba będzie miała pretensje, że my dzwonimy na policję i mogła w jakiś sposób nam tutaj później, nie wiem, zaszkodzić, czy czekać na nas po pracy, czy tam, nie wiem, samochód porysować, czy jakiś tam inny sposób. W weekendy patroli tam w okolicach plaży jest więcej, no bo wiadomo, że w weekendy zdecydowanie więcej osób korzysta z kąpieli i słonecznej, i wodnej. Zawsze raz z takiej patrol jest tam w okresie weekendu. Niemniej jednak, jak mówię, doświadczenie nam w tym roku pokazuje, iż nie ma tam interwencji, jest spokojnie. Ratowników nad zalewem Arkadia jest dwóch. Czuwają nad bezpieczeństwem kąpiących się, ale tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Tutaj problem z zalewem jest taki, że jest wszędzie zakaz kąpieli, prawda? I to policja powinna na to zwrócić uwagę. My mamy łódź motorową, pływamy w ramach możliwości, ale naszym głównym celem, prawda, obserwacji jest kąpielisko, a ten zakaz jest powszechnie łamany i tutaj policja powinna naprawdę, bo codziennie mamy przypadki właśnie osoby nietrzeźwe głównie, pływają poza obrębem kąpieliska. Jeżeli są interwencje, to głównie nadużywających alkohol tam na ławkach, gdzieś w cieniu, na skwerach, na terenie tego obiektu. A na plaży nie było takich? Nie, nie było takich, jak już wcześniej powiedziałem, nie było takich interwencji na samym kąpielisku na plaży. Osoby są uparte, nie przestrzegają regulaminu, są agresywne, przyklinają. No i to jest właśnie alkohol. Nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwa też Straż Miejska, która ten sezon, podobnie jak policja, określa jako spokojny. Mamy patrol pieszy, tak zwany prewencyjny, który pracuje w godzinach 10-18 i zadaniem tego patrolu jest również patrolowanie terenów Arkadii i bulwarów nadrzecznych. A jak często w ciągu dnia ten patrol tam chodzi? No tak jak już mówiłam, to jest 10-18 i między innymi teren Arkadii to jest po godzinie 15. Funkcję później tego patrolu przejmuje patrol samochodowy, który też tak prewencyjnie, prawda, zagląda. Ląda tam i czuwa nad tym, żeby mieszkańcy naszego miasta czuli się bezpiecznie. I tak jak kij ma dwa końce, przedstawiciele WOPR-u i służb mundurowych mają odmienne zdania, chociaż współpracują na tym samym terenie. 60 lat istnienia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Maćkowej Rudzie. Uroczystość była tym bardziej podniosła, bo sztandar strażakom wręczał sam prezydent Polski Bronisław Komorowski.
Nad tym ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniem prezydent Bronisław Komorowski objął patronat nie bez przyczyny. Od lat jest związany z Suwalszczyzną, bo ma letnią posiadłość w Budzie Ruskiej. Dzisiaj jest u nas w Maćkowej Rudzie wręczenie sztandaru z okazji 60-lecia naszej jednostki OSP w Maćkowej Rudzie. No i no, za chwilę będzie msza święta, który będzie celebrował biskup z Ełku. No i potem będzie wręczenie sztandaru, orderów, nie, i będzie pan prezydent z żoną, bo zaproszeni są, nie, Komorowski. No właśnie, duże to wydarzenie i dla was ważne, że prezydent Polski tu przyjeżdża, żeby specjalnie... Nie, no tak, to jest bardzo duże dla nas wyróżnienie, że w ogóle chce się fatygować do nas, nie, do takiej małej miejscowości. OSP Maćkowa Ruda tworzy 28 strażaków. Działanie w Ochotniczej Straży Pożarnej to u wielu mieszkańców tradycja rodzinna. Mój tato był przy tworzeniu straży. Jak to wszystko wyglądało? No było ciężko. Początki byli ciężkie, a teraz też jest ciężko. A to taka rodzinna tradycja, że i pański ojciec, i pan, i młodsze pokolenie też? No z młodszym to jeszcze nie wiadomo, no ale tutaj to na razie to taka tradycja. No. Tato był naczelnikiem tak samo, no i tacie, ja, mnie wybrali po prostu, no i dalej kontynuujemy to. Ja już drugie wydarzenie obchodzę, bo tak samo byłam 8 lat w straży. Tak, kiedyś jeszcze jak byłam młoda i piękna, może nie za piękna. I proszę panią, jeździliśmy na zawody, jeszcze z jej tato. I 30 lat obchodzili tu, to jeszcze mam zdjęcie, jak mnie odznaczali. No i już teraz mąż żyje, bo był ten naczelnikiem, a już ja mam 80 i drugie obchody tego obchodzę. My już jesteśmy, panie, z pierwszym pokoleniem, jestem drugim, a już nasze dzieci, nasze wnuki pełnią zaszczytną służbę w OSP. Tak. Dla wyjaśnienia wyjaśniam do Ochotniczej Straży Pożarnej. Maćkowa Ruda. 60-lecie. No. Łącznie z udziałem pana prezydenta. Także, czy to jest taka tradycja rodzinna? Tak. To jest przede wszystkim tradycja rodzinna. To jest przede wszystkim. Tak. Tutaj mam córkę byłego komendanta naszego Miejscowej Straży Pożarnej. Mój tata w latach 50-tych, 60-tych. Ja jako jego syn tutaj służyłem. Teraz jestem co prawda poza Maćkową Rudą, ale... Jak pani ładnie to powiedziała, to jest nasza tradycja, taka miejscowa. A jak jeszcze ją wspiera pan prezydent, jesteśmy open. Uroczystą mszę świętą poprowadził ksiądz biskup Jerzy Mazur. Natomiast prezydent Polski Bronisław Komorowski wręczył strażakom sztandar oraz medale i odznaczenia. Taką jedną z konstrukcji, na których oparta jest wspólnota lokalna, jest także Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna. Tak jest w całej Polsce, dlatego w sposób szczególny serdecznie dziękuję wszystkim druhom strażakom za to, że nie tylko swoją służbą, walcząc o zdrowie, życie, mienie współobywateli, ale także i zaangażowanie w rozwiązywanie różnych innych spraw społecznych tutaj z tego regionu przez sam fakt aktywności, przez sam fakt istnienia struktury, przyczyniają się do tego, że ta wspólnota narasta. Strażacy z OSP Maćkowa Ruda wyjeżdżają na akcję 30 razy w ciągu roku. Można powiedzieć, że to niedużo, jednak mieszkańcy nie wyobrażają sobie życia bez tej jednostki. Przebudowa skrzyżowania przy hotelu Velvet nie ma końca. Termin realizacji się kurczy, a ilość pracy jakby zwiększa. Kierowcy w Suwałkach muszą być wyjątkowo cierpliwi, bo teraz wyłączony z ruchu został fragment ulicy Sikorskiego. Wraz z początkiem sierpnia rozpocznie się 5. miesiąc remontu na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Dwernickiego, Sikorskiego. Terminy gonią, ale końca nie widać. Firma, która tam wykonuje te prace, Pribex, wprowadziła nową organizację ruchu, polegającą na puszczeniu ruchu na wprost ulicą Kościuszki w górę do Tesco i został zamknięty całkowicie ruch, w tej chwili oni mają chyba 14 dni, w kierunku ulicy Sikorskiego, ze względu na to, że tam jest w tej chwili pół ulicy jest frezowana, a na drugiej połówce jest kładziony asfalt, dlatego żeby jak najszybciej przynajmniej tą połówkę ruch puścić ulicą Sikorskiego. Dojazd do posesji na rogu Kościuszki-Sikorskiego jest możliwy od ulicy Kościuszki przez dwa wjazdy, a także od ulicy Bulwarowej. W tej chwili to główne prace się toczą wzdłuż ulicy Sikorskiego, to, co wymagało zamknięcia ruchu. No i w tej chwili jeszcze toczą się szeroko zakrojone prace na połówce ulicy Kościuszki w kierunku do Domu Nauczyciela.
Ulica Sikorskiego ma być zamknięta do 15 sierpnia. Urząd Miasta wystąpił do wojewody podlaskiego o wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Od miesiąca czeka na odpowiedź.